Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnej części filmu z ulubieńcami i dzisiaj opowiem Wam o moich ulubieńcach typowo makijażowych i jeszcze mam dwóch takich ulubieńców niekosmetycznych, także jeżeli jesteście ciekawe, co mnie ucieszyło w ostatnim miesiącu, to zapraszam do oglądania i zacznę może od kremu BB, kremu, który Wam już pokazywałam na kanale, robiłam makijaż z jego udziałem, taki test i mowa tutaj o kremie BB od Dr. G i to jest ta wersja POR. Światło się odbija, więc nie jest to przyjazne kamerze. W każdym razie uwielbiam, słuchajcie, ten krem BB i bardzo się cieszę, że go otrzymałam. Tak jak wiecie, może jeżeli mnie oglądacie, to mam dwa te kremy, mam ten POR i ten Bright. I wiem, że o tym Bright dużo więcej się mówi na YouTubie, on jest w ulubieńcach wielu osób. Mnie natomiast zachwyciła ta wersja właśnie POR, która ma niby minimalizować, znaczy nie niby, ale on rzeczywiście minimalizuje widoczność rozszerzonych porów, bardzo ładnie wygładza skórę, bardzo ładnie się utrzymuje przez cały dzień, ma bardzo dobre krycie, nigdzie się nie ściera, nie waży, nie wchodzi w zmarszczki, także muszę Wam powiedzieć, że z tych wszystkich kremów BB, które miałam okazję testować w ogóle w swoim życiu, to ten oceniam po prostu jako najlepszy i jest to krem, do którego na pewno będę wracać, pomimo, że on jest dosyć drogi, ale mi się wydaje, że naprawdę warto, bo uważam, że jest po prostu świetny, także jeżeli macie gdzieś okazję jakieś, nie wiem, może próbki sobie zakupić, czy tam od koleżanki wziąć jakąś próbkę, to naprawdę Wam polecam, bo on u mnie przynajmniej sprawdza się świetnie. Dalej mam taką nowość, którą Wam pokazywałam ostatnio w holu i to jest korektor pod oczy z firmy Skinfood. Rzecz, która absolutnie mnie zachwyciła. Słuchajcie, od kiedy go mam, to używam go praktycznie codziennie i tak jak może wiecie, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, ja wcześniej w ogóle nie używam korektorów pod oczy, dlatego że wszystkie korektory mi po prostu bardzo tą skórę pod oczami wysuszały. Dobrze, może i one zakrywały troszeczkę cieni, ale bardzo mocno wyolbrzymiały zmarszczki pod oczami, co mi się bardzo nie podobało i dlatego w ogóle zaniechałam używanie korektorów w ogóle. Natomiast od kiedy mam ten, to używam go praktycznie codziennie i weszło to już jak gdyby taką moją rutynę makijażową, po prostu się bez niego obyć nie mogę. On ma postać takiego bardzo gęstego masełka i on wydaje się być bardzo ciemny, natomiast pod oczami on ma bardzo ładny taki rozświetlająco brzoskwiniowy kolor, który bardzo ładnie tą skórę pod oczami po prostu rozjaśnia, tak rozświetla, odmładza, że tak powiem. On nie ma jakiegoś super krycia, więc on takiego typowo, jeżeli macie bardzo mocne sińce pod oczami, to on pewnie Wam tych sińców nie przykryje, ale jeżeli szukacie czegoś, co Wam po prostu tą okolicę oka tak ładnie rozświetli i rozjaśni, to ja myślę, że to będzie kosmetyk idealny. Mało tego, podoba mi się to, że on nie dość, że nie wysusza, to jeszcze wręcz przeciwnie, on jak gdyby nawilża, bądź też przedłuża po prostu właściwości nawilżające kremu pod oczy. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Ja go nie przypudrowuję, a mimo to on nie wchodzi mi w zmarszczki, w załamania. Utrzymuje się praktycznie przez cały dzień. On delikatnie się pod okiem błyszczy i ja nie wiem, mi się wydaje, że to na kamerze widać, coś takiego też może kamerze nie jest przyjazne, ale mi to nie przeszkadza, nawet mi się to podoba, bo dzięki temu ta skóra wygląda pod oczami po prostu na taką bardziej rozświetloną, bardziej taką nawilżoną i nawet powiedziałabym, że zmarszczki są delikatnie właśnie, może nie tyle, że rozpłaszczone, ale na pewno mniej widoczne, przez to, że ta skóra po prostu sprawia wrażenie bardziej nawilżonej, także dla mnie korektor idealny i już na pewno ze mną pozostanie i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chcę naprawdę dobrze wyglądać i chcę mocniej jak gdyby ukryć cienie pod oczami, to używam dwóch korektorów, coś czego wcześniej nie robiłam, takie powiedziałabym taka zagrywka troszeczkę instagramowa, coś czego nigdy wcześniej nie robiłam, a ostatnio robię i to nie mówię, że robię to codziennie, ale robię to po prostu od czasu do czasu, czyli nakładam najpierw ten korektor właśnie ze Skinfood, a później na wierzch nakładam odrobinę tego korektora z Apie. Przepraszam, z Dessaem, który Wam też pokazywałam w filmikach makijażowych. Ja sobie dokupiłam drugi w kolorze 01, czy tam 10, ten 01, ten troszeczkę jaśniejszy, także mam dwa tego typu korektory, 1,5 i 10, nie 10, 01. I nakładam po prostu najpierw ten, dosłownie na całą tutaj okolicę pod okiem, a później ten już taki bardziej mocno krojący, tylko tutaj w tym takim zagłębieniu. I to się też fajnie sprawdza, bo dzięki temu
temu, że on jak gdyby jest położony już na ten korektor, to on dzięki temu po prostu tej skóry mi pod oczami też nie wysusza, a dodatkowo maskuje cienie. Także taki zestaw, ten przede wszystkim jako ulubieniec, ale również sprawdza mi się po prostu kombinacja tych dwóch i bardzo, bardzo się cieszę, że mam po prostu obydwa te korektory i na pewno z wielką przyjemnością ich używam. Dalej, słuchajcie, puder, który również pokazywałam Wam ostatnio w holu i to jest również ze Skin Food Multi Finish Powder, czyli taki puder wykończeniowy, brzoskwiniowy. On rzeczywiście bardzo fajnie brzoskwiniowo pachnie. Puder przychodzi do nas w dosyć dużym opakowaniu. Nie wiem, ile tu jest gram, ale on wydaje mi się być taki bardzo duży. 15 gram. To chyba jest dosyć sporo jak na puder. On oczywiście ma tutaj taki puszek, którego ja właściwie nie używam. Ma w środku sitko. Puder jest zupełnie biały, czyli on jest transparentny. Nie bieli twarzy, chyba że go nałożymy naprawdę bardzo dużo, ale ja nie zauważam, żeby on jakoś tam twarzy bardzo bielił. Jest po prostu bezbarwny. Słuchajcie, ja ten puder za pierwszym razem jak położyłam, to zrobiłam sobie wielkie kuku na twarzy, bo ja go nałożyłam dosyć dużo, tak jak wcześniej używałam tego pudru z Yves Rocher, który pokazywałam Wam ostatnio w denku, po prostu mi się skończył. I ja tam ten puder z Yves Rocher nakładałam tak dosyć dużo, bym powiedziała, po prostu pędzel, policzek, drugi pędzel, drugi policzek, potem trzeci pędzel i tutaj gdzieś tam czoło, nos i tak dalej. I podobnie zrobiłam z tym pudrem, no i to była zdecydowanie przesada, dlatego że ten puder bardzo mocno matuje skórę. Naprawdę on, ten mat jest tak bardzo płaski i tak silny i mało tego, ten mat utrzymuje się praktycznie przez cały dzień. I typowo jeszcze w dodatku na mojej suchej skórze to po prostu nie wyglądało dobrze, dlatego ja w tej chwili nakładam tego pudru naprawdę niewiele. Właściwie delikatnie maczam, nawet go nie wysypuję na wieczko, bo z reguły mi się wysypuje za dużo. Ja po prostu go tak pukam, żeby mi się wysypało troszeczkę na to sitko i pędzlem najpierw nakładam na czoło, na nos i tutaj na brodę, a potem to, co mi zostanie, nakładam na policzki. I on naprawdę ma bardzo silne właściwości matujące, także do takich skór suchych jak moja, to trzeba z nim uważać i trzeba naprawdę nakładać go niewiele, ale puder naprawdę jest bardzo fajny. Tak jak mówię, jeżeli szukacie jakiegoś pudru naprawdę mocno matującego, to ja na pewno mogę Wam ten puder polecić. Natomiast jeżeli macie skórę taką podobną do mojej, to ten puder również się u Was dobrze sprawdzi, jeżeli go nałożycie po prostu w niewielkich ilościach. I podoba mi się to, że on dodatkowo tą skórę jak gdyby wygładza, tak jakby dodatkowo te pory również wygładza i całość jest taka, wiecie, jak z Photoshopu. Także naprawdę bardzo fajny puder, godny polecenia, także cieszę się, że wreszcie się na niego skusiłam, bo też przymierzałam się do zakupu tego pudru już od dawna i nie wiem właściwie dlaczego, a tymczasem okazuje się, że puder bardzo fajny, mało tego, dużo opakowanie, używam go niewiele, także starczy mi pewnie na całe wieki. Dalej, słuchajcie, pomadka, również otrzymana z pudełeczka Lovelula ostatniego, firma Inika. Słuchajcie, pomadka w takim czarnym opakowaniu, jak gdyby takim welurowym, także wygląda dosyć ekskluzywnie. Pomadka oczywiście o naturalnym składzie i moim zdaniem dosyć droga, bo ona w oryginalnej cenie kosztuje 18 funtów, więc no nie wiem, to już wszystko zależy od tego, w jakich tam przedziałach cenowych oscylują Wasze zakupy makijażowe. Dla mnie to jest dużo i ja wiem, że ja po taką pomadkę samodzielnie bym nie sięgnęła, ale cieszę się, że ją otrzymałam, bo uważam, że jest po prostu rewelacyjna. Słuchajcie, kolor, mój kolor to jest Naked Kiss, oczywiście wyboru kolorystycznego jest dużo i to jest taki kolor, Ja mam w tej chwili na ustach. I to jest taki kolor ciemnego różu, brudnego różu, troszeczkę już wpadający we fiolet. Mi się taki kolor bardzo podoba. Podoba mi się również jej wykończenie, dlatego że ona jest metaliczna. To nie jest taki typowy połysk błyszczącej pomadki, tylko właśnie taki typowo metaliczny. Bardzo mi się to wykończenie podoba. W ogóle formuła tej pomadki też jest bardzo fajna, bo ona jest taka jakby sucha, to znaczy dosyć tempo się rozprowadza na ustach. Dzięki temu ona jest niesamowicie długotrwała. Słuchajcie, zjedzenie czegoś drobnego w ogóle tej pomadki nie rusza. Natomiast po zjedzeniu jakiegoś konkretnego posiłku, na przykład po zjedzeniu obiadu, ona jak gdyby nadal na ustach jest, to znaczy jest kolor i jest nadal ten taki metaliczny połysk na ustach. Niby jej pomadki już samej w sobie nie ma, bo jest zjedzona, ale nadal na tych ustach zostaje taki metaliczny połysk i odrobina koloru, także bardzo mi się to podoba i w tej chwili też używam jej codziennie, naprawdę jestem nią absolutnie zachwycona. Mało tego, ona nie jest może jakoś tam szczególnie nawilżająca, ale też nie jest taka typowo, wiecie,
wysuszające jak matowe pomadki. Powiedziałabym, że jest w tej kwestii taka bardzo neutralna. Pokazuję w ogóle ten napis do góry nogami. Jest taka w tej kwestii bardzo neutralna, ale bym powiedziała, że jest bardzo komfortowa. I właśnie podoba mi się raz, podoba mi się kolor, podoba mi się formuła, podoba mi się wykończenie i to, że ona jest naprawdę bardzo długotrwała. Także jeżeli szukacie jakichś takich pomadek naturalnych, o naturalnym składzie, to mi się wydaje, że jak najbardziej godne polecenia, być może warto polować na jakieś tam promocje, przynajmniej ja będę polować na promocje, bo chętnie przygarnęłabym jeszcze jakiś tam inny kolor. I słuchajcie, bubel, mam też bubla w tym miesiącu. I jest to ten nieszczęsny, że tak powiem, tint do brwi z firmy Etude House. Coś, co pokazywałam Wam w holu kosmetycznym już naprawdę całe wieki temu i to przeleżało w mojej szafce. Nie wiem, jakoś tak nie miałam odwagi tego użyć, bo nie chciałam po prostu sobie, nie wiem, zrobić jakichś dziwnych rzeczy na brwiach, nie wiem, mieć ich jakoś tam szczególnie czarnych czy coś, nie wiem. W każdym razie się wreszcie odważyłam. Co to jest? To jest, słuchajcie, taka jak gdyby maskara do brwi, no nie wiem jak to nazwać. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest taka maskara do brwi. Opakowanie jest bardzo wygodne. To ma taki pędzelek, który jest dosyć cieniutki, także jest bardzo precyzyjny. Bardzo łatwo sobie tym te brwi rzeczywiście wymalować, bardzo precyzyjnie. I to jest coś, co nakładamy na brwi grubą warstwą, tak jak mówi tu producent. Nakładamy to grubą warstwą, zostawiamy to na 2-3 godziny, bądź można to nawet zostawić na całą noc. I później to po prostu zasycha, robi się taka skorupka i mamy to z tych brwi sobie po prostu ściągnąć. No i teraz tak, no ja to nałożyłam w ciągu dnia, mniej więcej po południu, rzeczywiście trzymałam to na brwiach prawie 3 godziny. I później zaczęłam to ściągać. No ściąganie tego, jak możecie się pewnie domyśleć, jest dosyć bolesne, dlatego że to jest coś, co zasycha, więc jak sobie to ściągamy, to automatycznie ciągniemy sobie te wszystkie włoski. Mam wrażenie, że kilka włosków ja sobie po prostu wyrwałam. Po ściągnięciu tego byłam zachwycona, bo tak jak sobie nałożyłam ten kolor, ten kształt brwi i tak dalej, nawet mi się to udało zrobić bardzo fajnie, także to wszystko ładnie zostało, te brwi były zabarwione, zarówno brwi, jak i troszeczkę skóra, także wyglądało to tak jak po dobrze zrobionej hennie. Także byłam zachwycona i stwierdziłam dobrze, że nawet ta odrobina bólu i tej takiej, wiecie, niekomfortowego uczucia jest do przejścia, jeżeli ten efekt jest naprawdę taki fajny i jeżeli on się będzie miał jakoś tam jakiś tam przez jakiś czas utrzymywać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy ja wieczorem umyłam twarz i po tych brwiach w ogóle nie było śladu, absolutnie nie było nic. To się zmyło nie tylko ze skóry, ale zmyło się również z włosków po prostu. No, było tak, jakbym w ogóle nic zupełnie nie robiła. Także zupełnie produkt nietrafiony. Moim zdaniem już dużo lepiej zrobić sobie po prostu hennę, która się utrzyma, no nie wiem, mi się henna utrzymuje z reguły tydzień, może troszeczkę dłużej, ale około tygodnia się utrzymuje, czy też już wolę po prostu sobie te brwi codziennie malować, niż to no po prostu nie zostaje, no nic kompletnie, nie zostało w ogóle ani śladu po tym, także byłam po prostu w ciężkim szoku, także niestety tego produktu Wam polecić nie mogę i uważam, że jest to najzwyczajniej w świecie bubel. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki makijażowe. Ulubieńcem niekosmetycznym, jaki chciałam Wam pokazać, to są świeczki. I ja świeczki generalnie rzadko kiedy Wam pokazuję na kanale, bo co prawda ja świeczki palę i to nie tylko zimą, ale palę przez cały rok. Bardzo lubię zapachowe świeczki, lubię w ogóle ten klimat, jaki świeczki dają, także wieczorami palę praktycznie zawsze. Natomiast nie kupuję jakichś tam drogich świeczek typu Yankee Candle i tak dalej, dlatego nie mam za bardzo co Wam tutaj na tym kanale pokazywać, bo przecież nie będę Wam pokazywać jakichś tam świeczek kupionych w Tesco, czy tam, wiecie, takich, które tam każdy sobie może sprawdzić, kupić i są po prostu niedrogie. Natomiast mam tutaj świeczki, które ja kupuję tutaj w sklepie takim gift shop i ja podejrzewam, że to jest jakaś tam sieć. W każdym razie firma nazywa się Flame Homeware, tak to wygląda. I to są, jak widzicie, naprawdę bardzo duże świeczki w takim szklanym słoiku z bardzo fajną pokrywką, bo ta pokrywka w ogóle ma jeszcze taką gumkę, więc na dobrą sprawę
te słoiki można by jeszcze do czegoś wykorzystać, tylko że ja po prostu nie wiem, jak się pozbyć tych pozostałości tego wosku i jak ten słoik dokładnie umyć. Także jeżeli macie na to jakiś sposób, to dajcie znać, bo aż szkoda tego wyrzucać. Naprawdę to są takie słoiki, które można by wykorzystać, nie wiem, czy do jakichś przypraw, czy do herbat, bo naprawdę są bardzo solidne, wygodne i mówię, ta gumka tutaj, ta uszczelka jest fajna. W każdym razie ja tych świeczek w tej chwili mam 4. Jedna jest wypalona i to jest czekolada i to jest moja absolutnie ulubiona świeczka. Słuchajcie, ten zapach czekolady jest intensywny, ale on nie jest taki słodki, to jest moim zdaniem zapach gorzkiej czekolady i on naprawdę roznosi się po całym domu, jest przepiękny, naprawdę przepiękny. No coś fantastycznego, naprawdę. Uwielbiam tą świeczkę i ta czekoladowa z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokażę, jest najlepsza. Dalej mam świeczkę Afternoon Tea, tak się nazywa. Firma jest ta sama, Flame Homeware. I to jest taka świeczka, która ma, ja bym powiedziała, że zapach pistacji. Przy czym ten zapach nie jest już tak bardzo intensywny i też już go tak bardzo w całym domu nie czuć, ale jest również bardzo ładny. Dalej mam dwie świeczki, których jeszcze nie paliłam i to są figi i granat. Również taka bardzo taki głęboki, taki ziołowy troszeczkę ten zapach, taki wiecie, ostry powiedziałabym. No i tutaj mam toffee. Również przepiękny jest ten zapach. Po prostu słodki, cukierkowy, no autentycznie toffee. Słuchajcie, uwielbiam te świeczki. Ja je kupuję tutaj i one kosztują chyba coś koło 3 funtów za tak wielką świeczkę. Uważam, że to jest rewelacyjna cena. Naprawdę te zapachy są intensywne, roznoszą się po całym domu i jeżeli gdzieś spotkacie w ogóle się z tą firmą, gdzieś zobaczycie te świeczki, to naprawdę Wam je gorąco polecam, bo ja po prostu po te świeczki wracam i idę tam do tego sklepu i z reguły kupuję ich kilka i po prostu one mi na jakiś czas wystarczają, także uwielbiam, absolutnie uwielbiam te świeczki. I ostatnia rzecz, o jakiej chcę Wam powiedzieć, to jest książka. Ja oczywiście książki czytam na Kindlu, więc wyświetlę Wam gdzieś tutaj zdjęcie okładki. Książka Toma Hanksa, kolekcja nietypowych zdarzeń. Słuchajcie, jeśli chodzi o autora, czyli o Toma Hanksa, to Tom Hanks, nie wiem, to się nie powinno odmieniać obcych nazwisk, Tom Hanks. Ja myślę, że to jest, słuchajcie, postać legenda. No, aktor bez dwóch zdań wyjątkowy i praktycznie każdy film z Tomem Hanksem jest filmem wyjątkowym. Jest to filmem, który chętnie oglądamy nawet po kilka razy. Pewnie większość osób go kojarzy najbardziej z Forresta Gumpa, ja natomiast Toma Hanksa kojarzę z dużo więcej filmów i ja po prostu uwielbiam tego aktora i jak zobaczyłam, że napisał książkę, no to nawet nie czytałam, tak jak z reguły zanim sięgnę po jakąś książkę, to czytam recenzję, czytam opis, zastanawiam się, czy warto, czy nie warto, natomiast tutaj w ogóle nawet nie wiedziałam, co kupuję, nawet nie czytałam żadnych recenzji, po prostu brałam książkę w ciemno. Słuchajcie, kolekcja nietypowych zdarzeń to jest po prostu zbiór opowiadań. Zdaje się, że 17, ja jej jeszcze całej nie przeczytałam, jestem gdzieś tam w połowie i ja generalnie opowiadań czytać nie lubię, dlatego że one zawsze zostawiają jakiś taki niedosyt, są dla mnie za krótkie, zdecydowanie bardziej wolę czytać po prostu długie, pełnowymiarowe powieści. Ale no, jak się możecie domyślać, opowiadania bardzo mi się podobają. Słuchajcie, to są takie, tak jak mówi tytuł, kolekcja nietypowych zdarzeń, to są takie opowiadania z życia wzięte, bardzo krótkie, a właściwie to opowiadające jakiś tam krótki fragment życia. Czasami to jest wręcz jeden dzień, czy tam nawet jedno popołudnie, czasami jest to kilka miesięcy, czasami jest to jedno opowiadanie, to była w ogóle rozmowa telefoniczna, z której się dowiadujemy o losach tego bohatera i o tych przeżyciach. I właściwie te opowiadania jak gdyby nie zawierają żadnej akcji, jakiejś takiej konkretnej historii. To jest tak jakby wycinek z życia, tak jakby Wam ktoś opowiedział na przykład miniony swój dzień, czy tam, nie wiem, jakby Wam ktoś opowiedział na przykład o swoich wakacjach. I wiecie co, chodzi mi o to, że to nie są takie rzeczy, gdzie jest tam jakiś początek, jakiś koniec, jakaś puenta, że tam coś tam Wam daje do myślenia. Po prostu to jest taki wycinek z życia. Ale są to opowiadania napisane tak fajnym językiem, takim czasami humorystycznym, czasami takim żwawym językiem, to się bardzo fajnie czyta, są bardzo fajne takie porównania, nie wiem, taki jest życiowy ten język, nie jest on może jakiś tam górnych lotów, poetycki i tak dalej, powiedziałabym raczej, że jest to taki język bardzo życiowy i napakowany mnóstwem takich humorystycznych, powiedziałabym, porównań.
I wszystkie te opowiadania, tak jak mówię, mówią o jakimś tam wycinku z życia danej osoby, i może one nie dają wiele do myślenia, ale dają nam poczucie jakiejś takiej normalności, że nie wiem, że ludziom się zdarzają różne rzeczy, że ludziom się zdarzają różne, no właśnie, przypadki, i to wszystko jest takie jakieś takie, nie wiem, dla mnie takie normalne, nie wiem, takie. Mam poczucie, że to, co się dzieje w moim życiu, wcale nie jest jakieś tam dziwne, złe i tak dalej, tylko że każdemu się różne rzeczy przytrafiają, i to wszystko jest właśnie takie bardzo życiowe. Nie wiem, nie jestem dobra w opowiadaniu tego typu rzeczy, a nie chcę Wam tutaj za bardzo też zdradzać, o czym są te opowiadania, ale tak jak mówię, one są bardzo życiowe. Słuchajcie, gdyby to napisał jakiś tam inny autor, to może ja bym to nie była tą książką tak zafascynowana, ale ponieważ to napisał Tom Hanks, to też moja jakaś taka, nie wiem. Stosunek do tej pozycji jest zupełnie inny, bo napisała to osoba, którą ja po prostu bardzo lubię, i dlatego również z jakąś taką nostalgią może czytam te opowiadania, bo sama postać też dla mnie jest taka troszeczkę nostalgiczna. W ogóle taka dygresja, słuchajcie, mówi się, że upływ czasu widać po naszych dzieciach, że to, jak widzimy, jak nasze dzieci dorastają, to też i my stajemy się, czujemy się coraz to starsi, że no, na pewno znacie to powiedzenie właśnie, że wiek widać po naszych dzieciach, i na pewno coś w tym jest. Oczywiście to jest taka, wiecie, prawda stara jak świat. Ja natomiast mam wrażenie, że ja upływ czasu widzę po filmach i po aktorach, dlatego że ja zawsze byłam i jestem po prostu kinomaniakiem, i razem z mężem oglądamy mnóstwo filmów, praktycznie oglądamy coś codziennie. Ostatnio w ogóle przez mniej więcej ostatnich 2 lat to wkręciliśmy się w seriale, a właśnie o serialu jeszcze Wam powiem. Wkręciliśmy się w seriale, także jeżeli nie mamy na tapecie jakiegoś filmu do obejrzenia, przepraszam, swędzi mnie nos, nie mamy na tapecie jakiegoś filmu do obejrzenia, to oglądamy jakieś seriale, i no, zawsze oglądaliśmy dużo i wiecie, dużo tych też aktorów mam swoich ulubionych i tak dalej. I jak widzę teraz na przykład nowe filmy ze starymi aktorami i widzę, jak oni się wszyscy postarzeli, to wtedy ja właśnie czuję ten upływ czasu. Jeżeli widzę na przykład wciąż w filmach występujących ludzi, takich jak na przykład Tom Hanks, czy nie wiem, Sylvester Stallone, czy Bruce Willis, i jak widzę, że to są już po prostu tacy dziadkowie, no to sama też czuję, że jednak ten upływ czasu jest nieubłagany. Tak samo jak na przykład widzę czasami filmy, nie wiem, ostatnio leciał w telewizji Dzień Niepodległości. I ja wciąż jeszcze pamiętam, jak ja byłam na tym filmie w kinie, i pamiętam, jakie on wywarł na nas wrażenie, bo to był taki film bardzo nowatorski, te efekty specjalne były tam niesamowite i tak dalej. I wszyscy ten film przeżywali. I teraz z ciekawości, wiecie, włączyłam tam pilota i pokazało mi, że to jest film, który ma już chyba, nie wiem, około 20 lat. To mi się tak dziwnie zrobiło, bo dla mnie to ten film wciąż jest taki jakby nowy, taki w miarę nowy, a to się okazuje, że to już jest jakaś tam klasyka, i sama też się poczułam jak jakiś taki klasyk. Nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie książka, jeżeli lubicie Toma Hanksa, to sięgnijcie po ten zbiór opowiadań, bo myślę, że z taką nostalgią troszeczkę będziecie też podchodzić do tych opowiadań. Natomiast jeśli chodzi o nostalgiczne filmy, a konkretnie seriale, to Stranger Things. W tej chwili jesteśmy już przy końcu drugiego sezonu i uważam, że serial jest po prostu świetny. Tak, to jest seria science fiction, i chociaż głównymi bohaterami są dzieci, to na pewno nie jest to film dla dzieci. Nie wiem, czy lubicie takie klimaty, bo ja osobiście bardzo lubię klimaty science fiction, i w ogóle większość książek, które czytam, i filmów, które oglądam, są właśnie głównie w tej tematyce, chociaż oczywiście nie tylko. Dlatego mi ten serial, jeśli chodzi o samą tematykę, bardzo przypadł do gustu, ale spodobałby się również dlatego, że cała akcja filmu jest osadzona właśnie w latach 80. I tak sobie myślę, że te dzieci, które występują w tym serialu, to one są w tym samym wieku, w którym ja byłam w tych czasach. Także to tak, jakbym oglądała swoje dzieciństwo. Oczywiście lata 80. w Ameryce były troszeczkę inne od tych lat 80. w Polsce, bo to było, wiecie, no coś zupełnie nieporównywalnego, ale pewne rzeczy są podobne, pewne zachowania, nie wiem, sposób bycia, sposób mówienia. Także dla mnie taki naprawdę powrót do przyszłości, że właśnie podoba mi się to, że cała akcja filmu jest osadzona w tych latach 80., bo równie dobrze mógłby to być serial osadzony w latach dzisiejszych, czy tam nawet w przyszłości, czy w niedalekiej przeszłości, a to, że on jest cały osadzony w latach 80., po prostu sprawia, że jego się tak fajnie ogląda.
wygląda, szczególnie jeżeli jesteście właśnie w jakimś tam podobnym wieku do mojego, to myślę, że również Wam to się spodoba i będziecie miały właśnie takie podobne podejście, bo w ogóle serial też ogląda mój syn i bardzo mu się też podoba, ale ja wiem, że on zupełnie inaczej będzie te niektóre sytuacje odbierał niż ja odbieram, no bo sam fakt na przykład, że te dzieciaki porozumiewają się przez krótkofalówki, bo przecież nie było w tamtych czasach komórek, więc ja nie wiem, czy on jarzy w tym samym sensie ten przekaz, że te dzieciaki rozmawiają ze sobą przez mikrofalówki, chciałam powiedzieć, przez krótkofalówki, a nie przez na przykład telefony komórkowe. Także nie wiem, jeżeli lubicie tego typu klimaty, to na pewno Stranger Things mogę Wam polecić. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców makijażowych i niekosmetycznych. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka w górę i serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!